cześć, witam was już w trzecim odcinku otwierania paczek. No nie do końca można nazwać odcinkiem, tylko w sumie takim trzecim, króciutkim otwieraniu właśnie tych paczuszek. To jest taki w sumie dosyć dobrze mi, że tak powiem, tym razem szło, bo to jest jakby to, co wy oglądacie aktualnie, to jest jedna z czterech fragmentów, dwa już widzieliście, jeszcze jeden mam za was przyszykowany, po prostu wydałem wtedy, mówię, 100 kilkadziesiąt K na paczki, nagrałem to i będę to sobie regularnie wrzucał, żeby po prostu od czasu do czasu wam wrzucić, bo widzę, że akurat otwieranie paczek się cieszy bardzo dużą popularnością i dużym waszym zainteresowaniem, więc będę się starał je wrzucać w miarę regularnie, nawet jak już skończę z tym właśnie. Widzieliście, dostaję właściwie w każdej paczce jakiegoś zawodnika, takiego w miarę, w tej paczce to był Samba, co prawda jest on dosyć wolny, no właśnie nie wiem dlaczego, ale jakoś jako zawodnika normalnie go, nie wiem czemu, ale po prostu go lubię, właściwie no, nie mam pojęcia dlaczego. I to jest zdecydowanie najlepsze z tych czterech fragmentów. Znaczy, nie najlepszy, może nie tak to powinienem nazwać, tylko raczej nazwać to w ten sposób, że jest to ten, w którym najbardziej mi się farciło, tak powiem. Trafiłem zdecydowanie najlepszą paczkę, która prawdopodobnie kilkakrotnie mi się zwróci. Właściwie już mi się zwróciła, no bo już tak naprawdę sprzedałem tą właśnie rzecz, którą dostałem w tej paczce. Zatem miałem jeszcze kilka innych takich ciekawych. Tutaj widzicie, wyskoczył nam Distin, czyli środkowy obrońca z Francji, który jest dosyć dobrym obrońcą generalnie i nie gra się nim wcale aż tak źle. Także jakby ktoś potrzebował właśnie francuskiego obrońcy lub obrońcy do Barclays Premier League, bardzo polecam. Aktualnie pracuję nad pewną niespodzianką, którą no prawdopodobnie, znaczy no niespodzianką, dla was niespodzianką, którą prawdopodobnie udostępnię albo w przyszłym tygodniu, albo zastanowię się i na przykład użyję jako specjalna na 200 widzów. Chociaż w sumie mogłbym ją wrzucić w tą sobotę jako zaległy specjal na 100 widzów. No zresztą nie mogę zakładać, że będę mieć tych 200 widzów, no bo wiadomo, mógłbym się na przykład, nie wiem, abyście przestać mnie chcieć oglądać, wiadomo. Ale ostatnio akurat widzów mi cały czas przybywa. Dziękuję za to też Mateuszowi, bo sporo widzów przeszło od niego z kanału. Manczowi, który też nie ostatnio tam coś polubił, czy tam skomentował, to mi pomogło. Generalnie, no wiecie, miło jest zawsze, jak ktoś po prostu twoje filmy zauważa, nie? Mnie to po prostu bardzo jara. Może ludzie mówią, że tam nie mam jakiegoś ogromnego kanału, ale ja po prostu się cieszę z tego, że mogę to robić, że ktoś chce oglądać, jak ja to robię. Tutaj widzicie właśnie tą paczkę, o której mówiłem. Mamy tutaj Di Marię. Tak jest, ludziska, on chodzi teraz. Sprzedałem go chyba za jakieś 38 czy 39K. A i do tego bonusik za trafienie zawodnika z ulubionego klubu, no. Di Maria ma, z tego co wiem, najlepsze dośrodkowania w całej grze, także jakby ktoś potrzebował takiego skrzydłowego czy tam bocznego pomocnika na wrzutki, to zapraszam. Widzicie, że mam wszystko tutaj pełne przez otwieranie tych paczek, ktoś tam musiałem po prostu wyrzucić z tego, szybko sprzedałem jakiś kontrakt i wysłałem od razu tego. Di Maria na sprzedaż, dopiero później jak sprawdziłem jego cenę, to go wystawiłem tak naprawdę na aukcję, bo się bałem, że po prostu nie stracić jakiejś na nim konkretnej kasy, takiej większej. Zachowywałem tą kondycję, bo pamiętałem, że w 12 była ona dosyć dużo warta, natomiast jak się okazuje, teraz ciężko jest ją sprzedać za 200 coins, więc... A ja praktycznie kontuzji nie mam, więc teraz już tego nie zachowuję, tylko szybko sprzedaję, jak mam takie karty na kontuzję. Zdaje mi się, że trafię tutaj jeszcze jedną w miarę fajną paczkę, taką, która możliwe, że mi się zwróci nawet. Natomiast no generalnie nie robiłem tego po to, żeby zarobić kasę czy ten, tylko właśnie po to, żeby albo i sobie zapewnić rozrywkę i wam. Taką właśnie mam nadzieję, że wam zapewniam rozrywkę. Jeżeli oczywiście tak, to lajkujcie ten film, zapraszam do tego bardzo serdecznie. Ale to jeszcze, to może wspomnę później, bo jest to mamy dopiero 2/3 tego pack openingu, że tak sobie pozwolę na takie angielskie nazwy. Za sobą mamy Varele, bardzo nim lubiłem grać w 12, w tej części w miarę w Porto mi się też nim dobrze gra. Właśnie moja kariera Porto jest taka dosyć, znaczy wydaje mi się taka, o właśnie, to jest ta paczka, która być może nam się zwróci. Mamy tutaj Sirigu, który jest bardzo dobrym bramkarzem i do tego kosztuje kilka K, więc możliwe, że nam się nawet zwróci właściwie mi. W
Właśnie zastanawiam się nad tą karierą FC Porto, bo z jednej strony mi się w miarę dobrze gra, z drugiej strony mam wrażenie, że coś będę musiał niedługo z tą karierą zrobić, bo coś czuję, że nie dam rady nią bardzo długo grać. Widzicie przy okazji mój skład Serie A, aktualnie mam skład angielski, no ale to będziecie jeszcze mieli okazję go zobaczyć, jak sądzę. Natomiast no, cieszy się ona w sumie najniższą popularnością w sensie oglądnie, obejrzeń jako takich ze wszystkich moich filmów. Natomiast cieszę się bardzo dużą aktywnością, komentujecie, dużo jest głosów na tak, w przeciwieństwie na przykład do budowania składu, które cieszy się w sumie dużą oglądalnością, natomiast małą aktywnością was jako widzów, jako osób oglądających. Także to jest taki, nie wiem w sumie na czym to polega, czy wam się po prostu bardziej podoba. No, nie wiem, osobiście wydaje mi się, że budowanie składu jakby jest dużo bardziej pracochłonne i będę powoli odchodził od tej formuły i będę po prostu, mam po prostu inny pomysł na prezentowanie wam moich najlepszych bramek, ale o tym jeszcze będę miał okazję z wami pogadać. Myślę, że następnym pack openingu, który będę chciał wam prawdopodobnie wrzucić, myślę, że za tydzień, dokładnie za tydzień, albo we wtorek może, o, tak powiem, we wtorek. Bo właśnie w sobotę planuję jedną rzecz, prawdopodobnie w tym tygodniu wrzucę drugi mecz z Mateuszem, kolejny odcinek kariery. No, jak widzicie, teraz się dużo dzieje na kanale i mam nadzieję, że was to zachęci właśnie do tego, żeby na tym moim kanale jak najdłużej przesiadywać, tracić dużo czasu, bo zawsze lubię, jak ludzie tracą czas na moich filmach. Oh yeah. Widzicie, to już była ostatnia paczka, to już nie było nic tak naprawdę wartego uwagi. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia, hej!